No dobrze. I o tym już teraz właśnie. Czy można obniżyć raty kredytu, kiedy stopy procentowe idą do góry? No każdy by chciał, prawda? Ale są na to sposoby, ale jakie to już nasi eksperci o tym się wypowiedzą. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Pawłowie. Dzień dobry. Pawłowie, dokładnie. Bloger ekonomiczny Paweł Swiniarski jest z nami. Dzień dobry. Swiniarski, dzień dobry. I ekonomista Paweł Majewicz, witamy was serdecznie. Witam, no właśnie, szacuje się, że ponad 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce ma kredyt. Mniejszy, większy, na różnego rodzaju... Hipoteczny. Hipoteczny. Dokładnie. No. Czy jest jakakolwiek szansa, aby zmniejszyć raty kredytowe? Jak się bardzo postaramy, to zawsze można. Od czego wy byście zaczęli? W tej chwili mamy taki czas, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy procentowe. W momencie, kiedy te stopy procentowe były na niskim poziomie, marże kredytowe były dosyć wysokie. W tej chwili podwyżka stóp procentowych powoduje to, że banki bardziej konkurują u klienta, ponieważ klient ma mniejszą zdolność kredytową, więc te marże są obniżane. Ale są obniżane automatycznie, czy trzeba je negocjować? Dla nowych klientów są obniżane. Co to, jak możemy wykorzystać to z korzyścią dla naszej umowy kredytowej i do obniżenia raty? Jeżeli zaciągaliśmy kredyt na przykład powiedzmy rok czy dwa lata temu, czy trzy lata temu i tak dalej i mieliśmy wkład własny do 20%, na przykład mieliśmy wkład własny 10%, w tej chwili ta nieruchomość wzrosła, cena nieruchomości wzrosła, w związku z tym to LTV, czyli stosunek kredytu do wartości nieruchomości jest poniżej 80%, a w takim przypadku oprocentowanie w bankach jest znacznie niższe aniżeli z wkładem poniżej 20%. Plus ta obniżka marży, o której wspomniałem teraz, więc warto się zastanowić nad tym, czy nie przenieść tego kredytu do innego banku. Oczywiście są pewne opłaty za przeniesienie, ale nie zawsze. Ale w tym samym banku, gdzie mamy kredyt, możemy też się zwrócić teraz o obniżenie? Czy już nie można cofnąć? No bo... Możemy się oczywiście zwrócić o obniżenie oprocentowania, o obniżkę marży, natomiast zdarza się to bardzo, bardzo rzadko. Banki nie są zainteresowane obniżaniem marży kredytowej. Raczej szybciej zyskamy na tym, przenosząc ten kredyt do innego banku i ewentualnie wydłużając okres kredytowania. No właśnie, to może być drugi sposób na zmniejszenie raty. Rozwiązań jest dużo. Mamy też na przykład Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. To jest takie narzędzie przeznaczone dla osób, które mają problemy finansowe, nie radzą sobie ze spłatą kredytu co miesiąc i można uzyskać nawet do 2000 zł miesięcznie wsparcia. Tylko uwaga, to nie jest pożyczka bezzwrotna, to trzeba będzie kiedyś oddać. No i okres maksymalnie takiego wsparcia wynosi nawet 36 miesięcy, więc to też może być taki oddech, który pozwoli nam stanąć na nogi. Obniżenie marży, wsparcie, co z tym wydłużeniem ewentualnie rat spłacania swojego kredytu? Tak, no załóżmy, że mamy 15 lat kredyt, prawda, hipoteczny. Jak sobie wydłużymy ten horyzont czasowy do 30 lat, no to co prawda finalnie będziemy musieli oddać do banku więcej pieniędzy sumarycznie, aczkolwiek no, rozłożone to zostanie na tyle mocno w czasie, że ta miesięczna rata nam mocno spadnie i będziemy mieli po prostu mniejsze obciążenie. Tak, pamiętajmy, że to jest też, może być to rozwiązanie czasowe, bo jeżeli mamy kredyt na 20 lat, a możemy wydłużyć go na 30 lat w tym teraz trudnym okresie, kiedy te raty kredytu wzrosły o 60-80%, to niekoniecznie ten okres kredytowania musi pozostać na takim, w takim długim czasie 30-letnim. Więc to traktujmy jako taki zabieg czasowy. Też mamy rozwiązania zaproponowane przez rząd. W trzecim kwartale będziemy mogli nie zapłacić dwóch rat kredytowych i w czwartym kwartale. To są takie wakacje kredytowe. Tak, to są wakacje kredytowe. Poruszaliśmy ten temat w pytaniu na śniadanie nie raz. No, z wakacji kredytowych zawsze trzeba wrócić, tak? Także, no właśnie. Natomiast, to też jest rozwiązanie, ale jest to rozwiązanie, bo na przykład w tym roku zamiast 6 rat możemy zapłacić 2 raty kredytowe. I w przyszłym roku na każdy kwartał możemy jednej raty nie płacić. Ten okres niepłacenia tych rat wydłuża nam harmonogram spłaty kredytu, ale już bez dodatkowych odsetek. To też jest pewne rozwiązanie czasowe, no szczególnie w tym trudnym okresie, kiedy te raty są wysokie. Biorąc kredyt hipoteczny, nie ma opcji, aby nie ubezpieczyć się na życie. Zazwyczaj często klienci zawierają te ubezpieczenia z bankiem, w którym biorą te kredyty. No to jest narzucane, nie? Często narzucane, tak, ale może się okazać, że może bardziej, może tańsze, może lepsze ubezpieczenie możemy znaleźć u innych firm, prawda? To jest też dobra. To są też bardzo chyba indywidualne kwestie. Za każdym razem trzeba to rozpatrywać indywidualnie i po prostu przejrzeć swoją umowę, sprawdzić, co mogą zaproponować nam inni i podjąć w swoim interesie najlepszą decyzję. Czy jeśli już taki kredyt wzięliśmy, podpisaliśmy umowę z bankiem, możemy zrezygnować z ubezpieczenia i ubezpieczyć się w innej firmie? W zasadzie nie.
Okay. No właśnie. Są dwa duże znane banki, które dopuszczają zmianę ubezpieczenia na życie na to ubezpieczenie z rynku. Natomiast to ubezpieczenie, które jest przy kredycie hipotecznym na życie, to jest część oferty promocyjnej banku. Więc korzystając z tego ubezpieczenia, na przykład nie bardzo często nie płacimy prowizji przygotowawczej za udzielenie tego kredytu. A gdyby tego ubezpieczenia nie było, to czasem się tak mogłoby zdarzyć, że nawet ten kredyt będzie droższy, bo to ubezpieczenie powoduje, że mamy obniżkę właśnie brak prowizji, bardzo często brak opłat za wcześniejszą spłatę, więc to niekoniecznie nam podraża koszty kredytu. Czyli trzeba wziąć lupę i przyjrzeć się dokładnie swojej umowie. Natomiast też trzeba pamiętać i trzeba patrzeć w tą ofertę kredytową, zanim podpiszemy umowę kredytową, gruntownie ją przeanalizować, najlepiej ze swoim doradcą finansowym. I należy też pamiętać, że to ubezpieczenie w większości banków nie jest na cały okres kredytowania. Ono jest na 3 albo na 5 lat. A potem już tego ubezpieczenia nie musimy kontynuować. Mówimy o ubezpieczeniu na życie, ale przecież biorąc kredyt hipoteczny ubezpieczamy też nieruchomość. To też jest jakby wymagane. I tutaj też możemy sobie sami wybrać, czy jednak to też narzuca nam najczęściej instytucja bankowa? No właśnie, i tak i nie. Często narzuca. To jest też bardzo indywidualna kwestia. Tu może kolega, który jest bezpośrednio doradcą, powie w ilu bankach tak można, w ilu nie. Mhm. Mi ciężko powiedzieć. Mamy też na przykład refinansowanie kredytu. Możemy w ogóle spróbować znaleźć tańszy na rynku kredyt. Zaciągnąć nowy, tym nowym spłacić stary i po prostu spłacać nowy kredyt na nowych, lepszych warunkach. Teraz wydaje się to być troszeczkę trudne, bo banki prawie nie udzielają kredytu, większość wniosków jest odrzucana, więc no, takie refinansowanie w dzisiejszych czasach będzie na pewno trudne. A propos jeszcze tego ubezpieczenia nieruchomości, tutaj chciałem dodać. Jeżeli skorzystamy z ubezpieczenia nieruchomości przy kredycie hipotecznym oferowanego przez bank, to zazwyczaj też mamy niższą marżę kredytu. Ono, to ubezpieczenie powoduje obniżenie całego oprocentowania kredytu i ono zazwyczaj nie jest droższe jak gdzieś na rynku, bo banki wymagają ubezpieczenia od ognia innych zdarzeń losowych. I to ubezpieczenie jest praktycznie w bardzo podobnej cenie jak to rynkowe. Oczywiście to rynkowe czasem może być w szerszym zakresie, ale jeżeli skorzystamy z rynkowego, to mamy na przykład o 1 czy o 2 dziesiąte wyższe oprocentowanie. Więc to też należy dokładnie przeanalizować i policzyć. Podsumowując, zmiana ubezpieczenia na życie, zmiana ubezpieczenia nieruchomości, negocjacja marży, wydłużenie okresu spłaty, refinansowanie kredytu, fundusz wsparcia kredytobiorców i wakacje kredytowe. Takie opcje Państwu podrzucamy w walce I czytamy umowę. Przede wszystkim szczegółowo, dokładnie. Analizujemy dokładnie, przynajmniej raz na pół roku czytamy swoją umowę kredytową i analizujemy. Najgorsze dopiero przed nami, bo mówi się o kolejnych podwyżkach. Przewiduje się gdzieś tam nieoficjalnie jeszcze 2-3 do końca tego roku. Więc panie Pawle! Nie chcę psuć tu Państwu nastroju przy poranku. To dobrze, ale to ja zmienię, bo ja czytałem z kolei, że za 2 lata stopy procentowe będą niższe i wtedy można odczuć oddech. Będziemy na bieżąco. Na tą chwilę jednak raty kredytu mogą nieco wzrastać. Tak. No właśnie. To co, do zobaczenia w takim razie. Będziemy dobra, trochę słońca. W całym lecimy. Mieście? Nie, w ogrodzie. Bo tam, gdzie Szymkowiak Mateusz zresztą.